piłka kontaktowa. Tak się urządzić w życiu, żeby tylko wozić słomę na traktorze przez całe życie. Można pytać, można popełniać błędy, a każda drużyna, każda grupa ma swojego przywódcę, osoby, które się znają na rzeczy i dzielnie przekazują tą wiedzę dalej. Oni to tak chętnie robią. Wystarczy trafić w to, co oni akurat lubią. Ogromna ilość ludzi, coraz większa, która w taki czy inny sposób gdzieś tam próbuje wydostać się z tych takich sztywnych ram, tego klasycznego wzorca zachowań. Możesz pomóc komuś na systemu w budowie. I ta idea się rozprzestrzenia w niesamowity sposób, bo poprzez ducha. Jest fajnie, ludzie są fantastyczni, chcą poznać tę technologię, chcą w ogóle zmienić z tego, co się zorientowałem, swój styl życia. Myślę, że to nie jest przeszkoda, jeżeli jest się dziennikarzem albo lekarzem, żeby budować dachy. Naprawdę, warto spróbować. Jeżeli ktoś właśnie otwiera aplikację jakąś adwokacką, to warto się jeszcze zastanowić. Chciałbym zainspirować tych ludzi, którzy stwarzają nasz fizyczny świat, aby zadawali sobie pytanie po co? Po co i dlaczego tworzę to coś? Czy to coś poprawia w jakiś sposób funkcjonowanie nasze na tej planecie? Takie bardziej odświeżanie wiedzy, która zanikła dawno temu, a nie powinna była zaniknąć, bo jest bardzo praktyczna. Ten niewielki budynek niedaleko Mönchengladbach w Niemczech, za wyjątkiem ścian z kostek słomy, nie posiada żadnej innej konstrukcji nośnej. Jesteśmy świadkami powstawania zupełnie nowego sposobu patrzenia nie tylko na budownictwo, ale i na życie. Są to domy bardzo ciepłe. Ciepli ludzie budują ciepłe domy. Banki, finanse, dolary, hipoteka, kurde. Od razu myślą jakby w ten sposób. Obciążają się super kredytami na 150 lat. Poczajmy, nie? O co chodzi? Z drugiej strony lekcja może być bolesna. Już nie chcę robić projektów, które polegają na upchnięciu jak największej ilości na przykład mieszkań w jak najmniejszej ilości metrów kwadratowych. Najlepszym sposobem, aby przepowiedzieć przyszłość, jest po prostu ją stworzyć, to mogę powiedzieć, że to jest już niedługo to się stanie. Witam serdecznie. No i faktycznie się stało. Mamy dzisiaj czwartek, godzina 19 i mamy premierę magazynu Wytwórcy. Ja mam na imię Paweł Sroczyński i będę tutaj dzisiaj waszym gospodarzem. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Mam nadzieję też, że wszyscy się już zdążyli przywitać ze wszystkimi. Zawsze dobrze mieć kilka minut na początek, żeby tutaj wszyscy mogli zabrać głos. Też czekamy też zwykle na to, żeby spóźnialscy dotarli. Pozdrowienia dla wszystkich spóźnialskich. Jak widzicie, ja dzisiaj jestem w dziwnym miejscu, to nade mną cegły. Jestem dzisiaj w takim wyjątkowym miejscu, w hotelu Andels. Super miejsce, jak będziecie kiedyś w Łodzi. Znakomicie odrestaurowany budynek historyczny. Takie połączenie starego z nowym. Biorę to za dobry znak. Dzisiaj magazyn Wytwórcy też łączymy stary z nowym. W bardzo dobrej formie. Ja tutaj sobie zrobiłem małe notateczki. Chciałbym was dzisiaj
poprowadzić o tym, przeprowadzić króciutko po wizji tego magazynu, opowiedzieć o tym, jak powstał, dlaczego powstał, przedstawić wam twórców tego dzieła, powiedzieć, w jakim nietypowy sposób powstał, ponieważ zresztą wszystkiego się dowiecie. Ten magazyn powstawał tak naprawdę w głowach tutaj naszych w kohabitacie jakiś dłuższy czas. To jest jakby dzisiaj to jest owoc kilku lat przemyśleń, kilku lat doświadczeń, łączenia różnych środowisk. Jak widzicie na okładce, jest to ekipa, która w tym roku budowała w ramach programu Build and Play. Ekipa budowała dom, tutaj akurat jesteś, to jest zdjęcie z rynkowa. Łączymy tym magazynem środowisko budowniczych z środowiskiem makersów, ludzi, którzy budują samodzielnie, czyli jakby integrujemy środowisko zrób to sam. Ludzi, którzy chcą rozumieć, jak rzeczy działają, bo chcą rozumieć, jak można rzeczy naprawiać, chcą mieć wpływ na to, jak działa ich przestrzeń, w której funkcjonują. Dlaczego wytwórcy powstali i dlaczego są potrzebni? Moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, taka platforma wymiany informacji jest niezwykle potrzebna, gdyż ogromna liczba osób dzisiaj szuka danych, konkretnych badań, doświadczeń, jak zbudować dom, jak zbudować piec, który będzie generował prąd, jak zbudować turbinę wiatrową. I okazuje się, że te wszystkie informacje są dostępne, ale nosicielami tak zwanymi nich są ludzie, którzy nie mają czasu się nimi dzielić, nie wchodzą na fora i jakby trzeba do nich dotrzeć, niewiele osób ma to szczęście, że może z nimi pogadać. Więc pomyśleliśmy sobie, że dobrze by było stworzyć taki magazyn, w którym znajdujemy takich ludzi, którzy mają unikalne doświadczenia i jakby zachęcamy ich do tego, żeby napisali, jak to zrobili, w jaki sposób krok po kroku można zreplikować te właśnie doświadczenia. Tutaj krótkie pytanie, ktoś się pyta, jak poszło zbieranie głosów na konkurs. Zebraliśmy 4400 głosów w ostatnim tylko tygodniu, co spowodowało, że wdarliśmy się na listę finałową jakby w wielkim stylu. No i ostatecznie tutaj mogę się pochwalić, że dzięki właśnie waszym głosom, głosom społeczności dostaliśmy nagrodę specjalną, czyli drugie miejsce w tym całym konkursie, co spowodowało, że dostaliśmy nagrodę w postaci 30 tysięcy złotych na rozbudowę właśnie infrastruktury magazynu i serwisu internetowego, ale o tym zaraz będę opowiadał. Także gratuluję wam wszystkim serdecznie, dziękuję za solidarność, za wszystkie głosy. Dzięki wam to jest faktycznie wielki początek wielkiej idei. Wspomniałem o tym, jak to będzie funkcjonować, czyli będziemy znajdować ludzi, którzy coś wiedzą konkretnego, o czym chce wiedzieć dużo, dużo więcej ludzi. Oprócz tego, że będzie magazyn PDF, o który już za chwilę będziecie mogli poczytać, to również będzie drugi moduł, czyli serwis oparty o wiki, o silnik wiki, Wikipedii. I na tym silniku będziemy publikować właśnie te, może nie tyle artykuły, co projekty. Projekty na przykład turbiny wiatrowej, konkretnej architektury, ten projekt będzie wyjaśniał, w jaki sposób krok po kroku zbudować. Czyli sami nie tylko będziemy relacjonować to, co się najciekawszego dzieje w całym środowisku twórców w Polsce, ale również będziemy aktywnymi twórcami tego środowiska, czyli będziemy inicjować programy takie jak Build and Play, inicjować przedsięwzięcia, które pozwalają wytwarzać dokumentacje, takie jak chociażby projekty architektoniczne czy inne mniejszej skali urządzenia. Ten proces już się zaczął jakiś czas temu. Tutaj chciałbym zapytać na czacie, czy ktoś z was czytał publikację, którą przesyłaliśmy jakiś czas temu przez biuletyn Habitat Startup Kit? Tomasz czytał. Iga czytała. Pawlikow też. No, okej. Okay. To jest publikacja must. To trzeba przejrzeć, ponieważ właśnie tam trenowaliśmy taki sposób kolektywnego budowania treści. Zebraliśmy właśnie takich aktywistów, którzy od dłuższego czasu robią swoje i mają sporo informacji, którymi mogą się podzielić.
I udostępniliśmy to wszystko wam właśnie na otwartej licencji Creative Commons, czyli do dowolnego użytku, jedynie za podaniem autorstwa można te treści z nich korzystać. To też jest ukłon w stronę ludzi, którzy chcą budować swoje, nie wiem, dyplomy na różnych uczelniach. My w Cohabitacie wierzymy, że jakby wiedza powinna być wolna i dostępna do przekształcania, modyfikowania, hakowania. I w tej samej formule będzie rozwijany magazyn wytwórcy. Wszystkie treści, które tam znajdziecie, są dziełami tak zwanej wolnej kultury. To znaczy, że można je używać w dowolnym celu, jedynie za podaniem autorstwa. Tak. Jest jeszcze jeden ważny aspekt tego magazynu. Otóż nie tylko będziemy łączyć tutaj ekspertów w Polsce, nie tylko będziemy pokazywać tak zwanych zwykłych ludzi, którzy robią niesamowite rzeczy, ale też będziemy zapraszać do nas, do Polski, autorytety światowe. I teraz jako skoncentrowana społeczność ludzi, którzy stoją za tymi wytwórcami, możemy się odezwać do Michaela Reynoldsa, możemy się odezwać do dowolnej sławy eksperckiej na całym świecie, również z permakultury, i zaprosić ją do napisania artykułu. I to właśnie będziemy robić, czyli jakby w magazynie będziecie znajdować niedługo bardzo unikalne teksty ludzi, którzy zajmują się ciekawymi rzeczami, które są tutaj w obszarze naszego zainteresowań, ale również też jakby budżet, który się będzie pojawiał za magazynem, będziemy inwestować w to, żeby tworzyć razem z tymi ludźmi jakieś przedsięwzięcia, projekty, które również później będziemy upowszechniać w naszej sieci. Jan Ware prosi o link do publikacji. Ja za chwilę będę ją podawał, a właściwie miałem to zrobić chwilę temu. Już podaję link do Habitat Startup Kit. Już podaję, to jest dokładnie... Aneta wrzuciła, dobra, ja tylko tutaj podam jeszcze raz. I jeszcze jest jedna ważna kwestia. Otóż tym magazynem kontynuujemy pewien projekt, który tak naprawdę dzieje się od kilku lat. Może to nie jest dla wszystkich oczywiste, bo jeszcze nie stworzyliśmy strony internetowej, która to komunikuje, ale w Cohabitacie i z różnymi partnerami tworzymy konsekwentnie jeden projekt. Dążymy do tego, żeby zbudować prototyp kampusu edukacyjnego, czyli na kilkudziesięciu hektarach zbudować infrastrukturę, która będzie działać jak szkoła permakultury, jak szkoła budownictwa naturalnego, szkoła konstrukcji zrób to sam, szkoła lokalnej autonomii. I magazyn wytwórcy jest takim milowym krokiem, który pozwoli nam w przyszłości, kiedy już ten projekt się zacznie, relacjonować w efektywny sposób te wszystkie doświadczenia, które będziemy po drodze zdobywać. Czyli jakby ten pierwszy numer traktujmy tutaj jako bardzo dobry start, ale jakby w dużo szerszej idei. I teraz chciałbym was o coś bardzo serdecznie poprosić. To nie jest tak, że dzisiaj magazyn wytwórcy numer jeden jest całkowicie skończony i zamknięty. Mieliśmy dosyć wyboisty proces produkcyjny, ale dzisiaj udostępniamy wam coś, co jest w dużej mierze skończone, ale jest teraz nas tutaj na webinarze 100 osób. To traktujmy się dzisiaj jako jedna wielka ekipa producencka tego magazynu. Dzisiaj jak wam prześlemy ten link do tego magazynu, ja bardzo bym prosił, żebyście patrzyli na te treści w sposób taki, że jeżeli ktoś znajdzie jakiś błąd, albo jakaś sugestia się nasunie, albo ktoś z was poczuje, że coś można zrobić lepiej, to zachęcamy was do konstruktywnej krytyki, do przesyłania tego na maila mojego. My postaramy się te uwagi wdrożyć, bo przypomnę, że to dzisiaj właśnie wszyscy, którzy biorą udział w webinarze, mają dostęp taki w pierwszej kolejności, a wszyscy inni będą mieli dostęp za tydzień w czwartek, więc będziemy starali się jeszcze wprowadzić wasze poprawki, więc poczujcie się jak twórcy tego magazynu. Wy, twórcy, jesteście tutaj wszyscy razem predysponowani do tego, żeby to zrobić jak najlepiej. I chciałbym wam opowiedzieć krótko, jak magazyn powstał. Otóż nie było tak, że mieliśmy wielki budżet, który zainwestowaliśmy w to, żeby zatrudnić ludzi, zapłacić autorom za treści. W ogóle tak nie było, bo magazyn powstaje w takim autentycznym procesie oddolnym. Zebraliśmy ludzi, nawiązaliśmy kontakt z ludźmi, którzy chcieli się podzielić swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, i oni napisali artykuły. Te artykuły zgodzili się napisać właśnie na licencjach Creative Commons.
Ja przedstawię wszystkich autorów za chwilę, ale treści trzeba było też opracować, złożyć magazyn, opracować graficznie. I tutaj zgłosiła się do nas niesamowita ekipa ludzi, dzięki którym ten magazyn powstał. Bez tych ludzi nie mielibyśmy szansy dzisiaj tego przeczytać. Ja poproszę o to, żeby naprawdę gromkie brawa dla całej ekipy, która przez ostatnie tygodnie naprawdę z wielkim poświęceniem tworzyła te wszystkie strony. Jest tutaj prawie 100 stron. Założyliśmy sobie, że chcemy naprawdę wydać to na wysokim poziomie. Jak zobaczycie, magazyn jest na profesjonalnym poziomie, mimo tego, że nie było budżetu i składaliśmy to kolektywnie, podzieliliśmy się pracą. Jestem tutaj zobowiązany i bardzo się cieszę, że mogę wam przedstawić tą ekipę. W ekipie jest Weronika, która odpowiadała za złożenie całego magazynu, jeżeli chodzi o stworzenie wizji artystycznej, wizji graficznej. Weronika to jest twórczynią projektu Budujemy Dom. Może polecam wam wpisać na Facebooka. Budujemy Dom jest to projekt, który niedawno się zakończył sukcesem crowdfundingowym i będą właśnie budować kolektywnie dom ze słomy mały. Agata odpowiadała za stworzenie takiej współpracy właśnie z autorami. To dzięki Agacie wszystkie teksty dotarły na czas, wszystkie zdjęcia dotarły na czas. No i jakby zamknęliśmy to na poziomie merytorycznym. Kasia tutaj na ostatniej prostej przez ostatnie tygodnie bardzo ciężko z nami pracowała w zespole nad złożeniem właśnie całości magazynu, współpracując tutaj bardzo mocno z Weroniką. No i Daniel też tutaj był odpowiedzialny za łamanie części tekstów też redagował. No i dzisiaj właśnie spod jego ręki ostatnie szlify wypuszczone zostały, a także ten PDF właśnie Daniel przygotował. Również współpracowaliśmy z Kasią tutaj, która wykonała korektę niektórych tekstów. Dagmara zajmowała się składem tekstów i też korektą niektórych treści. Jest Tomek Niemiec, który napisał artykuł o ulach dla nowicjuszy w takim formule zrób to sam i też składał teksty. Ada Rybka, która odpowiadała za składanie tekstów. Jest Bartek, który również tutaj był odpowiedzialny za fotografię. Jest tutaj też między nami w ekipie jest Renata, która również składała teksty, Bartek i żebym nikogo nie pominął, to jest bardzo ważne, i Agata, właśnie, i Agata. Wszystko polecam wam sobie zerknąć, jak już dostaniecie PDF-a. Ci ludzie też prowadzą ciekawe projekty. Właściwie każdy tutaj zaangażowany, za każdym zaangażowanym stoi jakiś ciekawy projekt. Czytajcie dopiski i sprawdzajcie te przedsięwzięcia. Ja teraz powoli przesunę się do treści tego magazynu, z tym pierwszego numeru. Króciutko o tym, co jest w pierwszym numerze i chciałbym przy okazji przedstawić wam autorów, bo też za każdym z autorów stoi ciekawe przedsięwzięcie. Jak dzisiaj widzicie, jeżeli jest wśród nas tutaj ktoś z autorów, o którym za chwilę będę mówił, to wklejajcie jakieś linki istotne z punktu widzenia właśnie projektów, które tworzycie, które stoją za wami, żeby inni oglądający właśnie teraz mogli też to sprawdzić. W pierwszych stronach tutaj zobaczycie, że zawsze będziemy was informować o tym, co aktualnie się ciekawego dzieje. Tutaj wypowiedź relacji z programu Build and Play. Pewnie część z was miała szansę to sprawdzić. I zapowiedź projektu Zoe Campus, czyli tego autonomicznego mikromiasteczka edukacyjnego. Zapowiedź kolejnej książki. Pamiętacie, że wypuszczaliśmy we współpracy z przedsiębiorstwem Brama Wiedzy książkę Podręcznik budowania z gliny. No i teraz planujemy wypuścić kolejną część tej serii, podręcznik budowania ze słomy.
I już tutaj właśnie jest krótka zapowiedź. Właśnie tej jesieni będziemy to już organizować. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał być czytelnikiem tej książki, to będziemy właśnie zbierać zapisy. No i tak, magazyn się zaczyna artykułem o piecach rakietowych. Bardzo ważna treść, ponieważ o piecach rakietowych po polsku wyczerpujących materiałów jest bardzo, bardzo niewiele. Tutaj Robert Błaszczyk napisał świetny artykuł wstępny, to jest pierwsza część. Następne części będą dotyczyły już konkretnego krok po kroku, jak zbudować taki piec rakietowy, natomiast teraz możecie przeczytać, jaka jest historia pieców rakietowych, jak działają, jaka jest zasada funkcjonowania. Krótko też o tym, jakie były doświadczenia nasze na warsztatach w Kohabitacie. Tutaj odsyłam do materiału Roberta. Mamy krótki tekst Tomasza Niemca o ulach, ale o ulach, które właściwie w takim odświeżonej formie powracają do nas właśnie w takich projektach Zrób to sam. Jest wzmianka o tym, jak można takie proste ule zbudować, wykorzystując nowoczesne metody fabrykacji w FabLabach. Bardzo ciekawy artykuł dla mnie osobiście. Mamy artykuł, który napisany został przez Piotra i Klaudię o modelu rolnictwa wspieranego przez społeczność. To jest, naprawdę polecam Wam przeczytać cały ten artykuł, ponieważ to jest bardzo szybko rozprzestrzeniający się model w miastach nawiązywania relacji właśnie z rolnikami. To ludzie mieszkający w miastach organizują się w grupy i nawiązują współpracę z konkretnym rolnikiem, przedpłacając mu produkcję ekologicznych warzyw. No i właśnie dzięki temu mamy kontrolę nad tym, jakiej jakości warzywa możemy zamawiać. Mamy człowieka, który je produkuje. Tutaj ten model jest zapisany, a można nawiązać kontakt z ludźmi, którzy już to zrobili, z grupami, które już tak działają. Moim zdaniem bardzo obiecujący model i sami w Kohabitacie chcemy taki model zainicjować tutaj w Łodzi. Jest zapowiedź artykułu, który sam będę jego autorem. Od crowdfunding, od praktyki do teorii. Mamy takie doświadczenia bardzo, bardzo dobre właśnie z Wami, z społecznością. Udało się sfinansować wspólnie dwa projekty na łączną sumę ponad 150 tysięcy i w tym artykule chcę opowiedzieć i podzielić się doświadczeniami, jak to zrobić, żeby ważne przedsięwzięcie, które nie ma finansowania z innego źródła, właśnie sfinansować z pomocą społeczności, która bardzo chce zobaczyć jakąś wartość. I to nie jest rocket science, każdy może to zrobić i właśnie w tym artykule będzie powiedziane, jak to zrobić. Temat bardzo ostatnio trendy, czyli używanie gliny jako tynków. Tutaj na zdjęciu kolega Jacek, który jeszcze niedawno właśnie tynkował tą ścianę w Łasku. W tym artykule znajdziecie podstawowe informacje o tym, jak właśnie wykonać tynk gliniany, gdzie można kupić glinę, jaka jest mniej więcej cena, więc to jest dobry taki starter point do głębszego researchu na ten temat. Większość podstawowych informacji w tym artykule znajdziecie. Autorem jest Piotr Maćkiewicz, architekt ze Stowarzyszenia Wędrownych Architektów. Polecam też ich stronę. Następnym artykułem jest pierwszy z całej serii artykułów na temat, tutaj będzie akurat o takiej grupie Zakład z Poznania. To jest jeden z takich warsztatów określanych mianem FabLab lub Hackerspace, czyli przestrzeń, która jest zarządzana przez grupę osób, która współdzieli przestrzeń, ale współdzieli też narzędzia. Razem spotykają się, odkrywając tajniki technologii, techniki różnych metod produkcji krzeseł, ale nie tylko. Tutaj widać, że również można się w takich miejscach nauczyć, jak spawać. Takich miejsc w Polsce jest więcej. Sami w Kohabitacie w tamtym roku zainicjowaliśmy proces zakładania FabLab Łódź. A właściwie prawie, że w każdym mieście jest taka grupa FabLab w Warszawie, jest Hackerspace w Warszawie. Także warto poszukać i zobaczyć, jak można taką przestrzeń wykorzystać dla własnych potrzeb, żeby czegoś się nauczyć, żeby coś zbudować. I tutaj właśnie autorką tego
artykuł jest Malina właśnie z zakładu. No to jest wywiad. Będziecie mogli dowiedzieć się o tym, jak funkcjonuje takie miejsce. Tutaj kolejny bardzo ciekawy artykuł o tym, jak założyć plantację konopi. Sądzę, że będzie to wielu Was interesować. Otóż konopia jest rośliną bardzo niedocenioną aktualnie i można niesamowitą ilość rzeczy wyprodukować właśnie z tej rośliny. Zupełnie nie rozumiem tej absurdalnej sytuacji prawnej, która jest w Polsce, i jakby dołożymy wszelkich sił ku temu, żeby zmienić to właśnie przede wszystkim od strony edukacji, żeby ludzie wiedzieli, dlaczego to jest niesamowita roślina. Tutaj krótko jest o tym, jak założyć taką plantację. W Polsce to jest legalne, trzeba przy kilka warunków spełnić, kilka papierów wypełnić, ale jak najbardziej da się to zrobić. I artykuł jest napisany właśnie przez ludzi, którzy mają takie doświadczenie. Tutaj możecie poczytać o tym krok po kroku, jak taką plantację założyć, z kim, jakie trzeba warunki spełnić, żeby to miało sens. Tutaj widać autorów. Zrobię małe przybliżonko. Polecam jeszcze raz czytać, kim są autorzy, gdyż często to są liderzy. To są liderzy całych środowisk. Małgorzata Górska z miejsca, które się nazywa Na Karczaku, i Jakub Gajewski. Tutaj przy okazji polecam, żeby śledzić stronę Wolne Konopie, na jej stronę włókniści.pl. Włókniści.pl. Mamy też tutaj bardzo taką ciekawą relację, nawiązaliśmy z browarem Ursa Major. Polecam wam stronę, ale przede wszystkim polecam wam posmakować tego piwa. Już niedługo będziemy pracować nad specjalną edycją piwa rzemieślniczego Natural Bitter. Także na budowie nie będziemy pili sikaczy, tylko będziemy pili wspaniałe, zdrowe piwo rzemieślnicze, na którym będzie przywieszka z edukacyjną treścią, jak zrobić tyngliany. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawy eksperyment socjologiczny. Przypominam, Ursa Major. Mamy super ciekawy artykuł na temat miejskiego ogrodnictwa. Tutaj jest jakby część takiej, nie wiem, naszego wspólnego marzenia o tym, żeby miasto bardziej przypominało ogród i żeby było więcej drzew owocowych, żeby ludzie mieli więcej okazji do tego, żeby się spotkać w kontekście zielonego i żeby miasto było bardziej przestrzenią dla ludzi niż dla samochodów. A więc tutaj świetny artykuł Małgosi Garczarczyk, która opisuje swoje doświadczenia jako projektant zieleni, właśnie jakie można inicjatywy w mieście przeprowadzić, w jaki sposób te takie, powiedzmy, partyzanckie czasami akcje przeprowadzać, co można zrobić w mieście, żeby było odrobinę lepiej. I wszystko jest napisane w takim duchu, że to wszystko możemy sami zrobić. Serdecznie wam polecam ten artykuł. O, tutaj Magda właśnie pisze na czacie i wkleja link do profilu Projekt Zieleniak. Pozdrowienia, Magda, dla ciebie i gratulacje i dziękuję za wspaniały artykuł. Kliknijcie sobie, poczytajcie, czym się Magda zajmuje. Warto śledzić Magdy działania. Następny artykuł to jest początek serii, czyli wywiadów z ludźmi, którzy robią ważne rzeczy i są, powiedzmy, liderami w pewnej dziedzinie. Tutaj jest wywiad z Jackiem Gałązką, który bardzo dużo domów ze słomy zaprojektował w Polsce. Jest jednym z prekursorów robienia projektów typowych, czyli tych stworzonych z myślą o większej części z nas, czyli projektów typowych. I ten artykuł jest autor, to jest wywiad autorstwa Ani Szewczyk, która prowadzi bloga Budujemy z gliny. Czy nie pomieszałem? Chyba nie pomieszałem, ale chcę być pewny.
Teraz sprawdzimy. Budujemy z gliny, tak, nie pomieszałem. Na Facebooku możecie znaleźć ten profil. Jak ktoś znajdzie na Facebooku budujemy z gliny profil, to może teraz kliknąć tutaj linka. To pewnie większość, sporo osób będzie chciała sobie to śledzić. No i Anię Szewczyk zaprosimy do współpracy i będziemy publikować właśnie jej autorstwa, wywiady. I słuchajcie, to jest pierwszy numer. Tak się właśnie prezentuje program. Głęboko wierzę w to, że przypadnie wam do gustu, a nawet jestem prawie że przekonany, ponieważ są bardzo ciekawe artykuły. No i tutaj jest apel też do was, że to nie jest tak, że my jesteśmy na szczycie tej całej góry organizacyjnej i trudno się z nami skontaktować. Właśnie po to robimy ten webinar, żeby pokazać, że jesteśmy łatwo dostępni. I tak naprawdę każdy z was ma szansę być współtwórcą tego magazynu jako autor lub jako redaktor lub jako autor. Zapraszamy was do tego, żeby współtworzyć ten magazyn. Jak czujecie, że coś powinniśmy o czymś napisać albo sami chcecie napisać, to piszcie, bardzo łatwo wejść do ekipy, w ogóle nie ma prawie żadnego progu ku temu, więc jak tylko ktoś chce coś zrobić, to będzie miał taką szansę. No i teraz słuchajcie, przechodzimy do naszego wielkiego punktu programu. Jest 104 osoby, ja sobie sprawdzam, czy o niczym nie zapomniałem. Nie zapomniałem. I to jest ten wielki moment, kiedy mogę wam udostępnić linka. Właśnie sobie sięgam tutaj do mojego notatnika. Napięcie rośnie. Napięcie rośnie. 3, 2, 1, 0 i poszło. Można pobrać. Można pobrać. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję całemu zespołowi redaktorów. Dziękuję wszystkim autorom, którzy napisali wspaniałe artykuły. I dziękuję przede wszystkim, znaczy przede wszystkim, dziękuję też między innymi tym osobom, które dzisiaj wybrały pakiet wyjątkowo dużych fanów i przesłali nam wsparcie finansowe. Właśnie dzięki temu możemy robić taką, wytwarzać te wartości, którymi później możemy się dzielić. Zachęcam też wszystkich was do przesyłania nam darowizn. Na pewno zrobimy z tego dopłatek. Ja już teraz pozwalam wam zanurzyć się w tego magazynu. Przypominam, że czekamy na wasze feedbacki. Wszyscy jesteśmy w ekipie, więc jeżeli macie jakieś konstruktywne komentarze, jesteśmy na to bardzo otwarci. No i to wszystko z mojej strony. Bardzo wam dziękuję. Ten webinar został nagrany. Wszyscy jesteście nagrani i będziemy go udostępniać, że będziecie mogli sobie obejrzeć to jeszcze raz i przeżyć emocje na nowo. Pozdrawiam wszystkich, którzy znaleźli czas dzisiaj, żeby wspólnie przeżyć ten pierwszy moment narodzin magazynu Wytwórcy. Sądzę, że stworzyliśmy kawał potężnej historii dzisiaj. Za kilka lat naprawdę to będzie ważny moment. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy to pamiętać. Dzięki serdeczne. Cześć, cześć.